Solar. Uwaga! Freakoid na 12. Co to było? Ja zostawiam cię w tyle. Raczej nie. Weszło ci kiedyś przez myśl, że będziemy to robić? Jeździć na desce? Pewnie. Nie. Ratować świat. Nigdy bym na to nie wpadł. Wygrałaś tylko dzięki temu bałwanowi. I Koit też jest małolatem. Takim jak ty. Hej, bałwanie! Dogoń mnie, bęzwale! Zapłacisz za to! Tędy, Keiko! Uważaj! Dex i Keiko powinni już tu być. Zolar jest z nimi. Co może im się stać? Dostaniesz za swoje. Nie rób tego. Dam radę. Keiko. Jedziemy. Chodź, UFO ludzie. Spróbuj mnie złapać. Spróbuj mnie trafić. Laserek ci już nie pomoże. Hej. Udanej przejażdżki. Leci. Dalej, odsuń się. Co jest? Nie działa. Naciśnij czerwony. Próbowałem. Hanson? Wypas. Frajer. Kosmiczny frajer. W porządku. Widzieliście? Zarzuciłem niebieski i porobiłem go. Czas na okrzyk. Ale czad. Nie zawsze szło nam tak dobrze. Kiedyś byliśmy wręcz do bani. It didn't always come so easily. There was a time when, frankly, we sucked.
Jazda na rurze to był dla mnie kosmos. Keiko szła w zaparte. Nieważne, jak źle by mi szło. Dziś pojadę na desce mojego projektu, nazwanej na moją cześć Henson. Ma ruchomy środek, a dodatkowe kółka dodają jej iście ludzkiej gracji. Zaprezentuję. A Henson bardziej skupiał się na projektowaniu niż jeżdżeniu. No i wreszcie Brett. Jego lepiej przemilczę. Dajcie ostatnią szansę. Poprawimy się. Proszę. Dziękuję. Następnym razem musimy skończyć w pierwszej trójce. Wywalą nas z turnieju? Zaliczyłem dziś najlepszą glebę. Totalna masakra. Sędziowie oceniają talent i umiejętności. Bez blizny, bez dowodu i bez nagrody. Cześć. Nie uwierzycie, spotkałam Jasona Alisa, rekordzistę w skoku na desce. Nie ma opcji. Nie wierzysz? Nawet nie wiesz, jak wygląda. Wiem, jeśli stoi przede mną. Cześć. Cześć, panie Elis. Miło pana poznać. Mów mi po imieniu. Ekstra. Poznaliśmy się w sektorze młodzików. Powiedział, że dałam czadu. Masz prawdziwy talent. Wy też. Naprawdę? Pewnie. Wasz zespół ma spory potencjał. Dobry zespół. Co? Jesteście urodzonymi skaterami. Czadu to my nie dajemy. Wystarczy wam spoko trener i będziecie wymiatać. O Boże. Będziesz nas trenował? Mamy sędziego. Nie mówię o mnie, ale znam kogoś, kto może wam pomóc. I tak oto Jason spiknął nas z najwypasieńszym trenerem na świecie, Sylwestrem Krowo. Co to ma być? To na pewno tutaj? Na to wygląda. Po tym, co zobaczyliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy Jason ostatnio widział swojego kumpla. Widzieliście to? Ale nie wiem, kto to mógł być. Ktoś na pewno. Może nasz trener doskonali się w sztuce podglądania. Spadajmy. Nie. Jeździmy razem od lat. I co powtarzamy, widząc gości zgarniających forsę i sławę? To powinniśmy być my. Właśnie, teraz mamy szansę. Zdobędziemy trenera, a reszta przyjdzie sama. Jason nie wysłałby nas tu na darmo. Jason Ellis. Co słychać u tego chuderlaka? Został legendą skateboardingu. Serio? Tak. Dawno się nie widzieliśmy. Każdy jest legendą czegoś, co nie? Jak leci? Jestem Skip. Fajnie. Szukamy Sylwestra Krowo. To ja.
Ale podarujcie sobie. Mama miała zły dzień, gdy wybierała imię. Jestem Chelsea. Podobno nie ma lepszego trenera od ciebie. Potrzebujemy cię. I to bardzo. Bez przesady. Jestem Dex. A to Breck, Keiko i Hanson. I moja siostra Chelsea. Miło mi. Więc Jason chce, bym was trenował. No, raczej. Ale najpierw przedstawię zasady. Po pierwsze, musicie dać z siebie wszystko. Żyjecie, by jeździć. Jeździcie, by żyć. Ej, jakbym słyszał siebie. Po drugie, ma być po mojemu albo wypad. Spoko. No to jazda. Co? Już? Po mojemu albo wypad. Jesteśmy gotowi. I jeszcze jedno. Dołączy ktoś do was. Co? Ziomek lata jak dziki. A oto i mój syn. Zolar. Jest niebieski. Tak, tak. Nie będę jeździł z takim dziwadłem. Wystarczy, że wciąż przegrywamy. Spadam stąd. Radźcie sobie sami. Zaczekaj. Pogadam z nim. Brett, co robisz? Daj mu szansę. Dałem. Aż pokazał tego kosmitę. Nie jest kosmitą, jest po prostu niebieski. Nie widzicie w tym nic dziwnego? Czytałem o ludziach z niebieską skórą. To poprzez niedobór enzymu. Pewna rodzina z Kentucky tak miała. Mamy ostatnią szansę. Potem nas wyrzucą. Jedynym ratunkiem jest jakiś trener. Choćby miał na imię Skip, a jego syn był niebieski. Tak jak mówiłeś. Widzieliśmy mnóstwo gości zgarniających kasę i sponsorów. Nie zdobędziemy tego jeżdżąc z tym niebieskim czymś. Tego nie wiesz. To dziwoląg. Musimy być jednomyślni. Wszyscy za, albo olewamy. Więc jak będzie? Jeśli chcecie z nim startować, to śmiało. Ja odpadam. Wiedziałem, że to zły pomysł. Ej, stary. Rozmawialiśmy o tym. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Musisz częściej wychodzić. Wtopić się. Potrzebujesz przyjaciół. Oni mnie nienawidzą. Nawet cię nie znają. Pewnie więcej ich nie zobaczymy. Żyć, by jeździć. Jeździć, by żyć. A wasz kolega? Przyda się ktoś nowy. Co ty na to? Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I tak oto zaczynamy trening.
Stworzyliśmy nowy zespół. Serio, będziemy tu trenować? Coś nie tak? Mam wymieniać? Rampa to rampa. Rozgrzejcie się. Dostaniecie dziś niezły wycisk. To jakiś obłęd. Ale odpał. Masz nową deskę? Nazwałem ją Hanson. Nie nazwałeś tak poprzedniej? No i co? Cześć. I co sądzisz? Naszemu dziwolągowi przyda się zachęta. Patrzcie. Co wy odwalacie? Ziomki! Teraz się doigracie. Słuchajcie, to ma być trening, nie zabawa. Macie ćwiczyć jazdę, a nie gonić się. Wstydź się, Zolar. Chcieliśmy się powygłupiać. Wielka mi rzecz. Trening to jest wielka rzecz. Liczy się dyscyplina. Chyba żartujesz. Też chcę brać udział w zawodach. Ale zaczynam mieć wątpliwości. Nie pogarszaj. Niby jak mogę pogorszyć? Dobra, już wiem jak. Nie rozumiem, jak to ma pomóc w jeździe. Nie chodzi tylko o to. Skip dostanie czyste auto, a ja nadwyrężę nadgarstek. Co cię tak bawi? Próbuję umyć szybciej ode mnie. Nie musicie się wciąż ścigać. Mamy nauczyć się współpracy. Współpracujmy. Tak. Dexa. Skip miał rację. Pół dnia później byliśmy mokrzy i bardziej zżyci jako drużyna. Wtedy zaczął się trening. Od zawodów dzielili nas 2 tygodnie, a Skip nie pozwalał nam wrócić do dawnych nawyków. Za długo zwlekasz. Nie myśl o tym, tylko rób. Przecież nosimy kaski. Śmiało, śmiało. Tak, tak. Dobra robota. Możesz jeszcze dalej. Każdy z nas miał coś do poprawy, a Skip nikogo nie oszczędzał. Keiko, pilnuj się. Tracisz równowagę. Trzymaj ręce niżej. Szybciej. Skup się. Ładnie. Nikogo nie obchodzi, że zaprojektowałeś tę deskę. Chcą tylko cię na niej widzieć. Oddam, gdy będziesz gotowy.
skills are totally ready. No bez jaj. To nie był skating. Tylko no, po prostu. Jeśli jeździć, to po bandzie, co nie? Robię to dla twojego dobra. Idź na całość. Bóg jest chwilowy. Chwała wieczna. Zero lęku. No fear. That's rough. Moja kolej. Nowe wieści. Zolar tworzy armię. Armię, powiadasz. Istoty ziemskie potrafią zaskakiwać, ale zapewniam, że to żadna armia. Może po prostu koledzy. Wątpię. Obserwuję go, odkąd wykryły go monitory. Zolar nie ma kolegów. Nie potrzebuje żadnych. Jest jednym z najpotężniejszych stworzeń we wszechświecie. Choć tego jeszcze nie wie. I się nie dowie. Wsparcie jest w drodze. Mam plan. Zolar będzie pański. A co do jego wesołej gromadki? Zniszcz ich. Co do jednego. I baw się dobrze. Będę. Zawody BFX. Dwa tygodnie minęły w okamgnieniu. Dla nas była to ostatnia szansa. Dla Zolara debiut. Zostawicie nas na moment? Wszystko gra? Wiesz, po prostu będzie mnóstwo ludzi. Spójrz. Pamiętasz? Byliśmy u Mike'a Metzgera. Praktycznie zjechałeś z tego klifu. Chciałem napisać moje imię na niebie. Głupota, co? Ani trochę.
Zawsze lubiłeś zaskakiwać. A jeśli nawalę? Będą się śmiać. Uradzisz sobie. Jesteś niebieskim superziomem. Bądź sobą. Oczaruj. Wskakuj, niebieski. Daj, Chadu. Witajcie w półfinale. Przed nami faza eliminacyjna. Keiko w stylu wolnym na łyżworolkach. Przyznajcie, że poczyniła spory postęp. Brawo! Dex, styl wolny. W końcu młody zaraz rozniesie rampę. Niesamowite. Nie przejmuj się nimi wszystkimi. Liczy się tylko zespół. Pomyśl, że to zwykła przejażdżka z kumplami. Jedź. Zolar. Styl wolny. Daj Chadu. Tego jeszcze nie było. Honor drużyny ratuje maskotka. To musiało boleć. Każdy sposób dobry. Przynajmniej widownia dobrze się bawi. Dajesz, Zolar. Pokaż im. Zolar jest nasz, panie. Mówi Prentice. Przygotujcie się do teleportacji. Wasz kres jest bliski. Co to ma być? Pomóżcie mu. Masz dziwakę. Ale wypas. Słabo mi.
Nic czy nie jest? Żyjesz? Ostrożnie, spokojnie. Patrzcie. Wystarczy. Co tu się wyprawia? Ja chyba śnię. Ciesz się, bo ja nie. Odwala mi. Oddaj się, oszczędzisz sobie cierpienia. Dacie wiarę tym świrom? Kogo nazywasz świrem? Ciebie. Nie kpij ze mnie. Zetrzeć ich w proch. Widzieliście? Wypas, nie? Czułem się jak opętany. Bum, bum. Bandziory latały. No co? No, nie wiem. Centralnie mam cykora. Wynośmy się. Teraz. Potrzebowaliśmy odpowiedzi, albo chociaż prawdy. Napadły nas ziomki z laserami, a ty rozpykałeś ich tym niebieskim czymś. Co to było? Masz tam coś do powiedzenia? Nie wiecie o czymś. Zolar nie jest stąd. To już wiemy. Mówiłem, że z Kentucky. To w tę stronę. Z New Jersey? To w tamtą. Z Francji? Z Niemiec? Z Islandii? Chwila. No to skąd? On jest... Wiem, powinienem wam powiedzieć. To chyba największe odkrycie w historii. Przebi, stary. Musimy skołować laboratorium. On nie jest królikiem doświadczalnym. Kosmita czy nie, Zolar jest osobą. Wprawdzie nie ludzką, ale wiecie. No tak, cofam to. Skąd jesteś dokładnie? Nawet nie wiem. A ci, którzy do nas strzelali? Też nie wiem. Dowiemy się. Macie coś przeciwko? Przeciwko jeżdżeniu z kosmitą? Jak dla mnie, spoko. A ty, Dex? Nieważne skąd, jesteś jednym z nas. Stworzymy czadowy zespół. Chłopak z dnia na dzień robi się silniejszy i niebezpieczniejszy. Nawet galaktyki, które niszczyłem, nie były takim zagrożeniem. Tak, panie. Daję ostatnią szansę. Potem zrobi się nieciekawie dla ciebie i reszty istot na tej ohydnej planecie. Very ugly for you and all the rest of those hideous creatures on that disgusting blue planet. Relatives. Krewnych. So dude, what's up with the dzisiejszym treningiem? Nie będzie żadnego. Trzeba się dowiedzieć, kim są ci goście z laserami. Wiem, kto może pomóc. Słyszeliście o motocykliście Miku Metzgerze?
What? Co? The Mike Metzger? To trzykrotny złoty medalista. The dude's a three-time gold medalist. Really? Serio? Yeah. Tak. Yeah, he's like największy sportowiec wyczynowy. Even I knew that. Nawet ja wiedziałem. Gotta get home. Musisz częściej wychodzić, tato. So? Więc co z tym Metzgerem? So? Check that. Patrzcie. Poznałem go, gdy znalazłem Zolara. Powtarzał, że mam go zatrzymać. Wychować jak syna. Już wtedy wiedziałem, że jest wyjątkowy. Patrzcie, jak wyskakuje na rowerku. Słodziutki był. Popatrzmy. Stary? Mike? Jak leci? Dobrze cię widzieć. Wzajemnie. Mike, ale wyrosłeś i wciąż niebieski. Poznaj moich znajomych. To Dex, Keiko, Hanson, a ja jestem Chelsea. Miło mi. Wejdźcie. Dawno się nie widzieliśmy. Co się nazywa telewizor? Możemy? Śmiało. Kto by pomyślał? Niedługo mnie przerośniesz. Wiem, znam taką sztuczkę, gdzie kładę ręce. Uważajcie, Mike może być jednym z nich. To prawda, że jesteś kosmitą? Kosmitą? Nieźle palnęłaś. Pewnie, że tak. Wypas, co? Ale jesteś tym dobrym? Jak większość. Czyli jest was więcej? Jasne. Większość sportowców wyczynowych jest z innych planet. Wasze sporty ekstremalne są dla nas czymś normalnym. Jason Ellis też jest kosmitą? Raczej. Jeśli macie mnie za obrzydliwego, powinniście zobaczyć jego. Nie bez powodu spiknęliście się ze Skipem. Potrzebowaliśmy rówieśników Zolara, by go ochronili. Pasowaliście idealnie. Znacie się na technice, macie zapał i chęci. A ja? Jesteś sekretną bronią. Będziecie potrzebować paru rzeczy. Macie. To współrzędne. Dzięki temu uzyskacie odpowiedzi na dręczące was pytania. Jak, dlaczego możesz zmieniać wygląd, a Zolar jest niebieski? A za dużo Cerusa. Czego? Pokażę wam. Zolar pochodzi z Zarkanii. Wszyscy mają tam Cerus. To ich siła życiowa. Ale jeśli się ją zabierze, staje się najpotężniejszą mocą we wszechświecie. Może opierać się na grawitacji, pustoszyć planety, a nawet prażyć popcorn bez mikrofali. Zolar, jesteś galaktycznym superziomem.
super pociesznym. Chcę zobaczyć ten trik z popcornem. Mam też złe wieści. Chodzi o tego łajdaka Hidiona. 14 lat temu zaatakował Zarkanie, by ukraść jak najwięcej Zerusa. Rodzice Zolara chcieli temu zapobiec. Napromieniowali go potężną dawką Zerusa i wysłali na ziemię. Skip go przygarnął i razem go pilnujemy. Czy moi rodzice jeszcze żyją? Nie wiadomo. Gideon zniszczył planetę. Przykro mi. Byliśmy w kompletnym szoku. Nie dość, że wokół nas żyło tysiące kosmitów, to jeszcze okazało się, że nasz kumpel włada potężną mocą. Był zdruzgotany, a my nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, by go pocieszyć. Cukierek albo psikus. Co tu robisz? Wciąż zadajesz głupie pytania. Gdzie moje maniery? Usiądź. Niespodzianka. Witam, panie Metzger. John. Geomerze. Prentice. Dawno się nie widzieliśmy. Jakoś nie tęskniłem. Co tu robisz? A jak myślisz? Wręczam cię w twojej pracy. Niepotrzebnie. Panuję nad wszystkim. Czyżby? Zakładam więc, że rozmówiłeś się już z Doblokiem. Może chociaż go skrystalizowałeś. Też nie? Ano tak. Zapomniałem. Ja go mam. Hidion się wścieknie, gdy się dowie. Ciekawe. Jako, że on sam mnie wysłał, bym cię wyręczył. Jak zawsze. Nie kpij sobie, bo cię... No co? Geomerze. Przyjacielu. Kumplu. Może się jakoś dogadamy. Prentice. Nie wiesz, co mógłbym ci zrobić. To, o czym Dublok nie zdążył ci powiedzieć, to sposób, w jaki możemy dotrzeć do Zolara. Dziś twój szczęśliwy dzień. Śmiało. Powiedz. No, pewnie. Dostałeś ostatnią szansę. Więc wiem, że tylko na to czekasz. Co konkretnie planujesz? Następnego ranka nic się nie zmieniło. Nie mogliśmy patrzeć, jak Zolar cierpiał. Szczególnie Skip. W końcu był jego ojcem.
Gdybym mógł, poleciałbym na koniec galaktyki, by znaleźć twoich rodziców. Auto rozkraczyłoby się po drodze. Wiesz, że możesz na mnie liczyć. Nie wiem, gdzie są twoi rodzice. Ale twoja rodzinka jest tutaj. Potrzebują cię. Więc jak będzie? Nie wiem, tato. Znaczy się Skip. Może później. Nie śpiesz się. Solar? Zolarze. Wszędzie cię szukaliśmy. Serio? Solar. Nie poznajesz nas? Niby jak? Był za młody. Jesteśmy twoimi rodzicami. Mama? Tata? Mom! Dad! Nic wam nie jest? Jasne, że nie. Umieramy ze szczęścia. Dawno się nie widzieliśmy. Przybyliśmy zabrać cię do domu. Na Zarkanie? Przecież jej już nie ma. Na nową Zarkanie. Założyliśmy kolonię na sąsiedniej planecie. Musimy natychmiast lecieć. Tak. Ukryliśmy statek w Hardam Parku. Co? Już teraz? Niestety. A co z moimi kolegami? Jesteś w niebezpieczeństwie. Złe typy czyhają na twoją moc. Wiem. Nie możemy na to pozwolić. Synu. No cóż, nie ma się co zastanawiać. Będę tęsknić. Uratowałeś naszą drużynę. Nowa Zarkania. Moglibyśmy pisać maile. Gdybym miał odpowiedni sprzęt. A tymczasem... Wiem. Zero lęku. Przelecieli taki kawał dla ciebie. To niesamowite. Wiem. Szczęściarz z ciebie. Obiecaj, że wrócisz. Inaczej cię nie puszczę. Dobrze, kiedyś na pewno. Czułem, że nadejdzie ta chwila. Posłuchaj. Może i odnalazłem rodziców. Ale zawsze będziesz dla mnie ojcem. Wiem. Przygoda czeka. Napisz imię na niebie. Razem naprawdę. Kocham cię. A ja ciebie. Wspólna fotka? Nie, nie. To kiepski pomysł. Lepiej nie.
Nie mogę uwierzyć. Dziwne, że pojawili się zaraz po tym, jak się o nich dowiedział. Może jego moc dotarła do nich? Tak bywa. Ale jakie są szanse? 1 do 50 bilionów. Co? Pytałeś o szansę? Córka. Może to są jego rodzice, ale my jesteśmy rodziną. Grozi mu niebezpieczeństwo i musimy mu pomóc. Co masz na myśli? Trzeba dowiedzieć się, co się dzieje. Ja prowadzę. Sądzicie, że coś mu się stało? Przekonamy się. Benson, co znalazłeś? Współrzędne są jakieś podejrzane. Postaraj się. Zwolnij. Nie wiemy, co nas tam czeka. Metzger raczej źle by nam nie życzył. Wiem. Ale tyle lat to ukrywali. Sporo mogło się zmienić. Racja. Mike pewnie dopilnowałby. Nikt nam tego nie zebrał. W sensie? Musi być nieźle ukryte. Bądźmy gotowi na wszystko. I będziemy. Bierzemy latarki, plecaki i deski. Deski? Widzę, że wziąłeś to na poważnie. Trzymajcie radio. Jeśli nie wrócicie za 20 minut, ruszymy ratować wam tyłki. Dobra, idziemy. Tells? Zakaz wstępu. GPS znów wariuje. W jakim sensie? Nie ma tego miejsca na mapie. Ktoś przecież musiał tu być. Tak, kosmici. Słyszeliście o strefie 51? Obserwatorium UFO. Właśnie. Zwali ją 51. Bo są też inne. Którędy? Tędy. Ale kosmos. To musi być niedaleko. Coś jest nie tak. Wskazuje, że jesteśmy nad tym. Niczego tu nie widzę. Jesteś pewny? Wygląda, że jesteśmy na miejscu. Albo ktoś już to zabrał, albo się mylisz. Niekoniecznie. Jak się tam dostaniemy? Odwróć się. Co robisz? Ktoś musi tam zejść. Nie podejmujmy pochopnych decyzji. To jakieś 100 metrów. Bywało gorzej. Ale tu nie ma śniegu. Nic mi nie będzie. Skip się wścieknie. Przecież mamy kaski. No dobra. Dalej, Dex. Co on ma w tej głowie? Brawo. Super. Wymiatasz. Wypas, Dex. Dokąd teraz? 60 stopni na północ. Już prawie jesteś.
Strefa 52. To jakaś kosmiczna supertechnologia. Dasz radę to rozgryźć? Czy Harold Lyons zna się na zegarku? Kto? Wynalazca zegara atomowego. Taki żarcik. Nie działają. Patrz. Hanson? Tak? Mike mówił, że kosmici mogą zmieniać wygląd. Tu stanie pawilon Hardmana. To jakaś kosmiczna poduszka powietrzna? Kiedyś jedna wystrzeliła mi w twarz. Byście widzieli mojego tatę, Skipa. Tego drugiego tatę. Byliśmy przy McDrive'ie. Robiłem się niecierpliwy. Skipa poduszka też wystrzeliła. O, tak. Ciekawa historia, ale podróże międzygalaktyczne są trudniejsze od zamawiania fast foodu. Aż głowa pęka. Musimy tylko dotknąć się stopami i... Hidion się wścieknie. Matko Zulara, mogę na słówko? Wszystko zepsujesz. Chcesz przejąć jego moc. Przynajmniej będziemy mieć go z głowy. Ale Hidion powiedział: spokojnie, oddam mu ją. Chyba nie sądzisz, że chcę zostać najpotężniejszą istotą we wszechświecie. Nie dopuszczę do tego. Będziemy robić tak, jak kazał Hidion. Lepiej pomyśl, jak mnie możesz się przysłużyć. Kto wie, może przyjdzie ci pracować dla wielkiego Geomera. Nosicie, co? Ależ skąd? Zerus Zulara jest tak silny, że nie mogę utrzymać formy. Skup się. Dlaczego ty udajesz ojca? To niesprawiedliwe. Nawet kłócą się jak rodzice. Kto by pomyślał? Jeszcze niedawno martwiliśmy się tylko o zawody, a dzięki Zolarowi zrozumieliśmy, co liczy się na pracę. Odbijemy go. Jak? Wszystko dobrze. Hanson. Oops. Że co? Dałem ciała. Wjechaliśmy w korek. Musimy dojechać do Hardman Parku. Potrzebujemy planu B. Ruszcie się. Pojedź ze Skipem i spotkamy się na miejscu. Zolar mnie potrzebuje. We'll be right back.
Jesteśmy. Muszą używać urządzenia maskującego. O czym ty gadasz? No właśnie. Dobra, idziemy. Twój tata Brady czasem o władaniu wszechświatem. Nie zamęczaj syna jeszcze bardziej. Lecimy już? Zawsze chciałem napisać moje imię na niebie. Jeszcze chwila. Spokojnie, to nie będzie boleć. Co się dzieje? Łaskocze. Nie wierz się. Tata też ma łaskotki. Kłujesz mnie. Co proponujesz? Do dzieła. Nie wrócę bez Zulara. Już to mówiłeś. Chodźmy. Zularze? Brzmi jak? Zularze? Chelsea? Chelsea! Deal with him. Zajmij się tym. Chelsea! Już. Mama? Podkręć moc. Tata? Z drogi, dziewczynko. Niczego tu nie ma. Kogo nazywasz dziewczynką? Z drogi! Przecież nie wynaleźli wind. Hej, dziwadle! Czepiaj się kogoś z własnej planety. Wy, ziemianie, macie się za nie wiadomo kogo. Doigraliście się. Prawie się udało. Łapy precz od mojej siostry. Nic ci nie jest? Nie. Wstawaj. Obudź się. Hans, longboard. Zróbcie bieżnię.
Druga? Mam cię. Super. Klasyka. That's classic. Put me down. Postawcie mnie. Do not. Nie drwicie ze mnie. Do not mock me. I'm warning you. Ostrzegam. I'm warning you. Okay, that's it. Dosyć tego. Uwaga. Wszystkich nie trafi. Koniec już. Bądźcie grzeczni. Gomerze. Przyjacielu. Zabierz mnie ze sobą. Żegnaj. Było bombowo. Narka. Nie. Uciekajmy, zaraz wybuchnie. Nic wam nie jest? Trudno powiedzieć. Zrobili mu coś okropnego. Ten dziwoląg i jego kumpel. Nie jesteśmy kolegami. Zamknijmy go w śmierdziołku. To go zachęci do gadania. W łazience? Tak. Byłeś tam ostatnio? Odpocznij. Mówiłaś, że jestem szczęściarzem. Pogadamy później. Nie, miałaś rację. Mam rodzinę. Odpocznij. Wypuśćcie mnie. Lub będziemy zgubieni. Gadaj albo strzelam. No dobrze. Śmiało. Odwróć się. Szybko się uczysz. To dobrze. Inaczej nie powstrzymasz Geomera przed zniszczeniem waszego miasteczka. Ale jeśli chcecie się dogadać, chętnie pomogę. Mów. Chciałem porwać Zolara dla jego mocy. Ale chciwy Geomer wziął ją dla siebie. Nasz pan będzie wściekły, gdy się dowie. Więc Geomer musi pozbyć się dowodów. Jakich? Mnie. Was. Zolara. I waszego miasteczka. Niby jak to zrobi? Przepuszczając ukradzioną energię przez transformator. Promień śmierci. Właśnie. Ma go w walizce. Dokąd go zabiera? Im wyżej, tym większe zniszczenie. Najwyższy punkt w okolicy to Pinnacle Peak. I tam będzie.
Ale odkąd włada mocą Zolara, tylko ktoś równy niemu może go pokonać. Jedyną taką osobą jest... Głowa mi pęka. Nie ma innego? Da radę. Zolar, weź się w garść. Skup się, odzyskaj siłę. Wiesz, co robić. Nikt się tu nie zbliża. Ani Prentice, ani ta zgraja Zolara. Nawet Hedion. Jasne? No to sio. Zaraz cię dogonię. Uwaga! Freakoid na 12. Zapłacisz za to. Tędy. Uważaj. Laserek już ci nie pomoże. Udanej przejażdżki. Leci. Dalej, odsuń się. Pokaż, jak tym strzelać. Trzymasz za to i naciskasz. Kosmiczny frajer. Widzieliście? Zarzuciłem niebieski i porobiłem go. Czas na okrzyk. Skąd on się wziął? Pewnie był w pobliżu szczytu. Jeśli mamy tam iść, to co z tym niedorajdą? Pomoże nam załatwić swojego koleżkę. Służę pomocą. Nie zawsze szło nam tak dobrze. Kiedyś byliśmy wręcz do bani. Ale to już przeszłość. Daleka przeszłość. Subcio. Schowajcie się. Oh,
Co on robi? Kończy ładowanie. Mamy mało czasu. Niczego nie próbuj. Umowa to umowa. Ja pomagam go powstrzymać. Wy mnie puszczacie. Mówi prawdę. Czuję to. No to do dzieła. Geomerze? Miałeś przyprowadzić mi Zolara, a nie kraść jego moc. Ale ja... Nie drwij ze mnie. Ja drwię? Znam kogoś, kto zwykł tak mówić. Puść broń i przygotuj się na unicestwienie. Jasne. A co tam? To dlaczego chowa pan ręce? Nie prowokuj. Bo co? Zmienisz się w coś straszniejszego? Babucha? Prentice, ty kretynie? Próbowałem. To ci niespodzianka. A masz. Toodles. Przynajmniej dotrzymał umowy. No dobra. Ja to zrobię. Nie ma mowy. Proszę. Dobra. Naciśnij czerwony przycisk. Wiem. Nie musisz mówić. Nie jestem dzieckiem. Hej. Kosmiczny popap rańcu. Wesoła gromadka Zolara wyszła na spacerek. A masz, UFO świrze. A masz, usmarkańcze. Nie działa. Peszek. Wasze zabawki są za słabe. O nie, uciekli. W końcu was znajdę. Co teraz? Pole siłowe jest zbyt mocne. Prentice mówił, że przez Zerus może przebić się tylko... Zerus. Spoko. Pacan oberwie niebieskim prosto w twarz. Zobaczymy, jaki jest skorzek. Ila. Na pewno dasz radę? Nie wiesz, na co się porywasz. Henson, co ty zawsze mówisz w takich chwilach? Zero lęku. To drugie. Idź na całość. Może to były słowa Keiko. Coś tak... Zniszczę cię. Wracaj. To zaraz wybuchnie. Nie możemy go zostawić. Jest coraz większe. To się nie uda. Bez strachu. Mam pomysł. Szybko, musimy uciekać. Trzeba stąd spadać. Pośpiesz się.
Widziałem wybuch. Nic ci nie jest? Dex, dobra robota. Geomer przeszedł do historii? Spalony na amen. Brawo, Henson. Gdzie Zolar? Nie udało mu się. Ale nie widzieliście, jak wybucha. Bo on... Nikt nie przeżyłby takiej eksplozji. Przykro nam. Już nie zobaczę jego sztuczki z popcornem. Hey, he's not gone. Wcale nie umarł. Well, look. Patrzcie. Zawsze chciał to zrobić. Żegna się z nami. To na pewno on. Czuję popcorn. Jestem super ziomek, co? Żebyś wiedział. Jak to? Znów uciekł? To wina Prentisa. Bał się, że się pan z nim rozprawi. Więc zwinął Zolarowi Zerus. A potem chciał zniszczyć miasto, by zatrzeć ślady. Cisza. Zapomniałeś, jak to się robi, durniu? Wolałbym zetrzeć w proch całą planetę, niż pozwolić komuś ukraść Zerus. Spokojnie. Wiem, gdzie ich znaleźć. Jestem spokojny. Poświęcę całe armię, by go dopaść. Mam pewien pomysł. Wersja polska Tele 5. Tekst Dawid Zachariasz. Czytał Andrzej Waślewski.